Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W trakcie przeprowadzki cały czas nie mam już za sobą kartonów, tylko słuchajcie, nowe studio. Znaczy, dużo powiedziane, to po prostu mój pokój. Ale już zacząłem coś tutaj przygotowywać. Znaczy, dobra, no LEDy tylko przykleiłem. No ta lampa i te już tutaj były. Więc dużo tutaj nie mam, rozstawiłem sobie stanowisko. Mam tam jakiś fotel, jakieś coś, te zasłony. Kapkę jeszcze to hotelowo wygląda, ale będę rozbudowywał. To oznacza, że pewnie póki co rezygnujemy z greena. Ale to chyba fajniejsze, bo możecie widzieć tu, nie wiem, wszystko jakoś tak dookoła mnie. A nie jest to takie, wiecie, kurwa, studyjne, że jest tam tło wrzucone albo jakoś studio wyrenderowane. Co mam wrażenie, daje dużo vibe'u takiego bycia hostem, bardziej niż luźnego gadania do was. A będziemy sobie dzisiaj gadać. Będziemy sobie dzisiaj gadać o Fejmie 11. Będziemy sobie gadać o zakrwawionym Sylwku w Ardendze. Będziemy sobie gadać o tym, jak cudownie rusza się Borys Mańkowski. I będzie dużo memów, bo dużo memów powstało z tego fantastycznego wydarzenia. A my się właśnie za nie zabieramy. A jeżeli jeszcze, byczku, nie subskrybujesz kanału, to sobie pierdnij w ten czerwony guzik tam na dole, a my tymczasem zaczynamy. Polecimy sobie, słuchajcie, od memiksów, a co mamy, gdy Popo przegra. A chodzi o to, że smutna buzia tak się układa na jego torsie. No to taki, o, memik. Ale nawet śmieszne, chociaż się nie wydarzyło, bo Popo miksera rozklepał. I to tak z w miarę dużym zapasem generalnie. Gdy babcia nie da drugiego kotlecika. Ja myślę, że to jakaś zła babcia by musiała być, no bo każda babcia daje dodatkowe kotleciki. Myślę, że nie tylko drugiego, ale także 47 i 93. Ludzie tworzący skillsy, ludzie tworzący remiksy, ludzie tworzący autorskie memy, ludzie wpisujący suchary z 2010 roku. To są największe big brainy, ja się zgadzam. Och Boże, co to jest, na wesoło. Panie doktorze, jest pan geniuszem. Po zastosowaniu zapisanego mi leku ustąpiły wszystkie dolegliwości, mówi zadowolony pacjent. Mój drogi panie, proszę pogratulować farmaceucie, to on wykazał się prawdziwym geniuszem. Czemu pan tak twierdzi? Bo ja tylko próbowałem rozpisać długopis. A, że... O kurwa. Ale źle. Ej, daj ktoś takie suchary. O Boże, 39 odpowiedzi. Fame MMA, kogo to obchodzi? Dawajcie mi to. Co ma wspólnego łyżka z jesienią? Jesienią. To właśnie tak ludzie się czują, jak opowiadam żarty. Okej, okay, rozumiem. Jak się nazywa sowa, która zawsze mówi tak? Taksówka. Nawet okej. Okay. Jak się nazywa miejsce, gdzie się łowi koty? Kotłownia. Ej, to śmieszne. Podoba mi się kotłownia. Źle? Ej, mnie bawi. Co łączy papier do dupy i piłę łańcuchową? Chwila nieuwagi i palec ujebany. O, to dobry dowcip od Maćka. Co ma fryzjer w lodówce? Maszynkę. Tak, okej, okay, dobra. Co mówi Lewandowski u fryzjera? Gol. Ta. Jak jest na Ukrainie? Kijowo. Ej, to niezłe. Czym się różni parasol od ciała człowieka? Jak parasol się rozkłada, to nie śmierdzi. Okej, okay, dobra, Grzesiek podbił stawkę. Wiesz co dzisiaj jadł kanibal? Ani trochę. To dobre. Jak terrorysta rąbie drzewo? Zamachem. Oj, to grubo. To już tak... Ajaj, demonetyzacja kroczy. Jak nazywa się firma niecierpliwego? W gorącej wodzie kompany. O Boże, ale bumerskie, ale tak mi się podoba. To śmieszne, fajne. Dobra, idziemy z tych dowcipów. Mama, to zupa jest zbyt gorąca. Mama, nie przesadzaj. Zupa. No zupa gorąca moim zdaniem. Tak, no na jakieś 2 stopnie Celsjusza. Czyli nie wygląda źle, wygląda zdrowo. Nie wygląda fitnessowo albo muskularnie, ale... Czy no pan z tyłu tutaj kurwa no... No jest mikser tą brzydszą koleżanką. Nie, co mam na pewno. Mężczyzna przed umyciem, po umyciu. Muszę sobie awatarkę zaktualizować w ogóle, bo tak średnio przystaje już, nie? Coś ładnego może sobie wrzucę. I co? A, dobra, widziałem to. Że zrobisz mi włosy po prostu. O nie! Kto by się spodziewał? Dobra. Ej, miały być memy z Fejmu. Czemu to są inne memy? Gimper Claudia, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. To dobry argument zawsze, żeby... Dobrze, nieważne do czego. Kiedy klasa kłóci się między wynikiem 23-42, to by wyszło Sudan Południowy? To takie dziwne. I pana ochroniarza zamazałeś, to ja nie śmiechłem. POV, ukrzyżowanie Jezusa koloryzowane. Och, kolega dobrze sobie chilluje. To w ogóle chyba nie jest walka z Fejmu, tylko przed Fejmem były jakieś walki ponoć, tak? Niestety nie widziałem, ale gdzieś tam w komentarzach pisali. Nie no, chłopie, bez przesady, nie dość, że wykonanie słabe, to jeszcze tematyka, która uraża pewną dość sporą część społeczeństwa. No tutaj tak na grubo, chociaż no znowu już tak nic nie napisał złego, nie? No tylko nawiązał, więc to nie wiem, jak to kogokolwiek uraża. No właśnie, nie wiem. Nieśmieszne. POV, nie wiesz jak używać POV. No trochę tak. Stary, ja dobrze świecący latarką. No niezły memik. Mina Dubiela jest super na tym memie. Bardzo mi się podoba. O, i Orzełka kolega zrobił też przy bardzo. Oj, tu kto to? I ziomek właśnie odpisał o to. To widziałem. Przed walkami Fame były półfinały. Jakie dwie walki tam były? Pan z memat jeden z tych zawodników. To ciekawe. A to już z Fejmu. Nasi tarabany. No chłop łupnął. Czekajcie, to był filmik gdzieś na grupie z tego. Wiem, trzeba karpia ogłuszyć. I co? No ręka jak młotek, no to co? Puh! Oj, oj, oj. Ale kurde, światło odcięte. Potem ten dźwięk z Pudziana, super.
Och. Szybko wyłapał na ryj, bomba na banie, kończymy bal. Źle zgrany, powinno być szybko wyłapał na ryj, pu. I na ten pierwszy bas powinno to wlecieć, nie? No, ale nokaucik bardzo ładny, bardzo mi się podobał. Nikt, kiedy grasz o pierwszej rano, stara wchodzi do pokoju i masz 0,01 sekundy na położenie się spać. Ej, nie macie wrażenia, że masa ludzi dodaje POV albo nikt, nic, ktoś tam, tak bezmyślnie właśnie i bez sensu, no tak jak typa od POV tam pocisnęli, słusznie, ale dużo osób to dodaje i to tak sprawia wrażenie, że mem jest trochę zabawniejszy, nie? Wiecie, o co chodzi, bo jakby było samo to, to tak mniej trochę, a to tu na przykład w ogóle nie pasuje, tak ten, do tego mema. Gdyby usunąć to nikt, to byłoby gito, no właśnie. Mem zajebisty zbieraczu, ale i tak szkoda wuja. Wuja jest tylko jeden i na 13 się pizga. Matka w kuchni, tłuczek z chaby. I sędzia co gościa odciągał. Ładne. Klaudia widzowie gimper. A to głupi mem. Taki z kategorii idziemy dalej. Idealna reklama nie jest. Lewling na dzisiejszą galę. Kto kupuje u wuja ma dużego. Hia. A kto nie kupuje wcale, to mówię po skalę. Napisał Szymon i dostał 11 lajków, więc widać ktoś się uśmiechnął. Jakby wiem, że dostaniesz bana, ale ja kupiłem od wuja i to prawda. Kupiłam no scam. Freeze, liść, nitro. No ciekaw jestem. A ekipa była na fejmie. Nitro nie wiem czy był, no ale pewnie też był, skoro był na konferencji i ten. Kurczę, ale to chyba... Nie widziałem Karola, żeby tam był. On chyba stories nagrywał, że jakieś inne rzeczy robi. Ta, no on chyba nie jechał na fame. Widziałem, że Michael był i jeszcze parę osób z ekipy. No czekamy na konfrontację obu panów. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Idealny dziennikarz nie istnieje. Ej, ten chłop jest jakimś totalnym kozakiem. Ja obejrzałem sobie dosłownie z jeden filmik z nim, ale typunio jest mistrzem świata. Witajcie z kanału Top News, a ze mną dzisiaj Alan Kwieciński, chociaż mamy prawie październik. Siema, serio? Jakie dobre poczucie humoru. Siema, Marcin. Jeszcze taki malutki jest uroczy. Tak. Nie oglądam. Ja też nie. Super. Jesteś jeszcze do powiedzenia? Nie. A dzisiaj ze mną jest Przed. Mam do ciebie ważne pytanie. Czy nie uważasz, że zamiast lać się po mordach, powinno się zastosować potyczki filozoficzne? Dobrego zawodnika na takie pytanie wybrałeś. Watacha, nie gryzie Watacha, pożera Wardenga. I'm a bad girl. Jaki on ma uroczy śmiech, cudowny. A nie jest ci trochę wstyd, że robisz disco polo? Najlepsza polska dziennikarka, która już niedługo straci miano najlepszej polskiej dziennikarki na rzecz najlepszego polskiego dziennikarza. Wojtek. Jaki kozak. Oj, Wojtek. Ja też chcę się napierdalać kiedyś i... Oj, Wojtek. Amadeusz, najszybszy człowiek na świecie, nie samochód, Ferrari. W rejonie. Ale weź se na drugie, albo weź se zmień na Ludwiczek. Wiesz jak zajebiście jedziesz miał? Na Ludwiczka naprawdę byś więcej puchał. Oglądałeś Świat według Ludwiczka? Mówię, to przecież no podobny jesteś. Podobny jestem? Tylko chudszy, nie? To zdecydowanie. Jak idzie? Jest oj? Czy nie oj? Co to za pytanie? Maksymalnie co? Wszystko. Całe życie maksymalnie. Ej, Maksym w łeb dostał w ogóle od tego. Boże, od za... Nie dostał w łeb. Remis był, ale dwie rundy. Zabielski to go tam... Kurde, strasznie cisnął. Nie wiem, co się wydarzyło. To znaczy albo Filip w jakimś zajebistym reżimie, albo Maksym. No kurczę, totalnie się spodziewałem, że on tam wejdzie i rozgromi. Z Boxdelem no miałby pewnie trudną przeprawę. Ale no Michał, w ogóle nie wiem, czy widzieliście jego film, ale moim zdaniem totalnie... Warto obejrzeć. To wideo, no widzę, dużo osób już widziało, nie? To będzie bardzo smutny film, ale warto obejrzeć i posłuchać, bo dobry, mocny i taki powiem wam, że mega życiowy, nie? To co Boxdel nagrał, więc warto sobie tego posłuchać. Boxdel o walce Maksyma. Żałuję, gdybym wiedział, wziąłbym blokadę, mieliłbym go. I Boxdelinio bogatszy o 100 koła, słuchajcie, bo miał zakład z tym, z Amadeuszem Ferrarim, że Ferrari powiedział, że skończy Filipka w pierwszej rundzie, a Boxdel powiedział, że nie ma szans. I wściekły Amadeusz się rzucił na Filipka, ale Filipek wytrwał całą pierwszą rundę, no i Ferrari przepierdzielił kasę, nie? Filipek przegrał chyba finalnie, tak, chyba w trzeciej rundzie, ale i tak. Boxdel założył się o 100 koła. Co to jest za kanał? Chude byki? Czy to Wojtek Gola z Rafoniksem? Chude byki trzyma 100 gang. O mój Boże, Wojtek Gola z Rafoniksem mają wspólny kanał, który się nazywa Chude byki. Patrzcie, 5 dni temu, nie wiedziałem tego wcześniej. Chude byki przyjmują konferencję, wożą się na ważeniu, Boxdel oszalał. Ej, 600 kafli tu, nieźle. Chude byki trzyma 100 gang. Ej, ale spoko. Chude byki, mu! Każdy z was, kto to teraz ogląda, a nie da suba,
ma małego siusiaka. W ogóle to chcieli się podziękować naszym widzom za to, że się kanał tak szybko rozwija. Ty. Ja. 35 koła słuchów, chyba 16 koła lajków pod odcinkiem, tylko 100 łapek do góry. Patrzcie, 100 kafli prawie, ależ to, chłopaki. Daily na 100k robią. No to będą chude byki na rejonie, zajebiście. Ale to na żywo dobrze wygląda. Boxel jaki przejęty. Dobrze, zadowolony. Pięknie. Ej, zajebisty kanał, będę sobie oglądał. Co tam Wojtek z Rafonem będą sobie wrzucać. O, a Ludwiczek też kozak. Ludwiczka trzeba promować, słuchajcie, bo jest zajebistym ziomem. Ludwiczek top top news. Popo pachnie mężczyzną, jakie ładne tytuły. Wojtek Gola, rozmawiamy o miłosnych podbojach. Dany Ferrari przez E. Amadeusz Ferrari, zapomniałem, że do walki się trzeba przygotować. Popo musiał skończyć wywiad, bo kis ze śmiechu XD. Jakie tytuły dobre. O Boże. Szacun dla Ludwiczka. Patrzcie, cyk, też sobie subujemy od razu. Kiedy kopniesz małym palcem szafkę? No, to taki okej. Okay. Fame MMA zaczyna się, MMA-rze, it's showtime. To prawda. Lekcje online trwają, uczniowie. Kiedy wszedłeś na chwilę do kibla przed walką Malzińskiego i Tańculi, słyszę, że walka już się zakończyła. No, ze dwie czy trzy takie były, nie? Ale później uważam, że dużo lepiej to wyglądało, nie? I było mega dużo dobrych walk. Vardenga z Ferrerim to była najlepsza walka ever, nie? Zajebiści byli. Tak mi się podobało. Ej, i jebać ludzi, którzy teraz wyzywają Sylwka Vardengę, bo to, że chłop porozbijany, zakrwawiony, jebał do oporu, że w pewnym momencie już utykał na kolano, bo po prostu nie był w stanie z bólu czegokolwiek zrobić, a i tak dalej siedział w tym oktagonie i się klepał, pomimo że Dany taki wściekły na maksa tam leciał na niego tymi cepami, go łoił, to ja uważam, że mega szacun za charakter i za serce dla Sylwka, nie? Można go lubić, można go nie lubić, ale serducha nie pozwolę, żeby mu kurwa odbierać, bo uważam, że naprawdę na kozaku. Ferrari wygrywa przez knockout w pierwszej rundzie, Boxdel. No na szczęście nie musiał Michaelo reagować. Kiedy nawet nie walczyłeś, a i tak wszyscy wiedzą, że to ty wygrałeś. Co? A, że Boxdel dostał puchar. Okej. Okay. Kiedy przyszedł przelew od Ferrariego? Ludwiczek, polska dziennikarka, no już przykro mi. Kiedy babcia powie, że przystojny z ciebie kawaler? To miluśki, aczkolwiek takie generyczne, o. Władca piekieł to nawet nie jest on. A do czego miałby być niby? To głupi mem. O, no naprawdę nie pokajesz na Titaniku, czy ty masz jakiekolwiek uczucia? Ja. I że popo z mikserem, tak? I że to smutne? O kurczę, mi się wydawało, że internety to tak mocniej za popo są. 165 komentarzy, zobaczmy co tam piszą ludziksy. Po pożyciem, chyba ze szczęścia. Ze szczęścia płakałem. Blender do spania. Bardzo dobra walka ze strony chłopaków, jak na pierwsze wyjście do oktagonu. A to ładny komentarz, zgadzam się. I tak szacunek za koniec wypowiedzi miksera. O, komentarze, no, komentarze tak pod popo. No ale ty z 3,5 tysiąca reakcji złapało. Fiko dla popo. To jest widownia, na którą nie zasługujemy. I tak mikser lepszy S, no kolego, tutaj chyba mało popularna opinia. Jeb tych, co nie wierzyli, chrągiewy jebne. Każdy gadał, że są za popo, ale mikser rozjebie, a teraz służy szczęścia, tfu kurwa. Ale to jest nic złego mówić, że są za popo, ale że mikser wygrę. Ty masz kogoś, komu kibicujesz, ale masz też na przykład tak, że realnie oceniasz szanse, nie? No predyspozycjami fizycznymi miał trochę większe szanse, no i tam też backstage'owo, jak trochę słyszałem, no to też po niektórych rzeczach bym oceniał raczej na popa, nie? Ale mocny towar, co nie ma. A ja wiem, taka nieszczególnie jakaś rozjebana mina, bardzo. Po walce, o, uśmiechnął się. Uraczę nawet. Kiedy brat powie, że ledwo cię dotknął, o nie, to się zaczynają te złe memy z Sylwkiem. Tutaj patrzcie, cyk. Oj, bidny, o Boziu, jaki zmęczony. Ale mi szkoda było Sylwka. Tu patrzcie też, jaki zaorany. Grzechy świata, baranek Boży. A, bo sędziego walnął, Piotrka Jarosza. Kiedy kurator wejdzie do domu i staracie się udawać normalną rodzinę. No tak wyglądają. Sylwek bidny, o Boziu. Ale zastanawiam się, o Boże, co to jest? Jakie zdjęcie straszne. Bo z Błońskim tak samo był taki pobijany, a na przykład wydaje mi się, że on też danego, no dosięgał go tymi ciosami, nie? Więc i w ogóle jakoś wyjątkowo szybko mu ta krew poszła. To jest tak, że zastanawiam się, czy to siła ciosów danego, czy po prostu Sylwek tak ma, że strasznie łatwo u niego leci krew i siniaki. Bo wiem, że no niektórzy ludzie mają tak, że ich tak wiecie, mocniej ściśniecie i już się od razu robi siniak. Albo no niektórzy też mają tak, że nie wiem, nawet mają jakiekolwiek operacje czy cokolwiek, to instant w chujuchy leci. A niektórzy mają tak, że można ich jakby mocno cisnąć i prawie w ogóle tego nie widać po nich, że ani krew nie
leci, ani się silni nie robią. I zastanawiam się, czy faktycznie takie mocne buły dostawał, czy po prostu tak ma. Bo po walce z Błońskim było to samo, że był zalany juchą i mega siny. Ale załamany Sylwek po walce, widzieliście jego gadkę? Kurde, taki, no zgaszony, smutno się na to patrzyło. No przykra sprawa, wiesz co, mogłem złożyć na nogę, bo tam coś strzeliło kilka razy w pierwszej rundzie. Ale i tak Dany był bardzo wytrzymały i podejrzewam, że gdyby była noga całkowicie sprawna, to i tak bym tutaj poległ. Coś chyba z psychiką jest nie tak, jeśli chodzi o te walki, wiesz? Chyba czas kończyć. Tak nawet mu... Nie wiesz, bo słowo się rzekło. Mówiłem, że odchodzę z federacji po porażce. Są inne federacje. No, smutny, taki załamany. No ale Żyćko, zobaczymy, jak tam się, wiecie, podniesie po porażce. Może, wiecie, się wyrehabilituje, jeszcze go zobaczymy. No fajnie by było, żeby się odbił, bo tutaj było widać, że dużo pracy wkładał i mega się starał, a no nie poradził sobie mimo tego, nie? Zgubił się w tym oktagonie. Okej, no miał też kontuzję, no ale sam powiedział, że uważa, że nawet jakby kontuzji nie miał, to i tak by przegrał, więc to są, no to są dosyć duże słowa. Kiedy odkryjesz, że sędzia reklamuje Smile Secret. To jest tak dobry mem, dlaczego to na tak mało reakcji? Admin zajebany z grupy Boxdela, no to ja rozumiem. No ta, bo to latało po necie, więc koleżka tutaj ukradł i wkleił. To memik ogólnie dobry, ale Michale, no nie robimy tak tutaj, nie? W sensie, cała grupka tutaj... Och, już wyjebali go modzi? Ta, wyjebali go, patrzcie. Już... Oh, wow. No dobra, to szybsi są, chociaż 7 godzin, a bo ja pamiętam, bo ich prosiłem, żeby tak nie kasowali, bo chciałem właśnie na overka mieć jak najwięcej do pokazania rzeczy i w razie czego sobie skomentować, ale no nie róbcie tak, bo tu cała grupka jest tak, no skupia się na tym, żeby to były w miarę oryginalne prace, nie? O ile to można powiedzieć, że tak dużo tu jest takich templatek poprzerabianych, ale no nie zapierdolę chamsko. 8-letni ja po napierdolaniu pokrzyw patykiem. A dlaczego niby aż taki zaorany, że co? Trochę nogi szczypały, dajcie spokój. Kiedy ojciec kazał ci kupić harnasie. Harnasie, co? Ale głupi mem. O co tu chodzi? Pani na wycieczce, jedziemy do Maka, cały autobus. No, box de linio, zadowolony. Człowiek spieszy się, diabeł. To o, na różki nawet ma ten dodane. To urocze nawet. To jest petarda! Ale mi się podoba ten memik. Jest bardzo dobry i trąba taki smutny tutaj. A Marcysia taka, O, tu box delek z tyłu. Zrobi jakieś kurwa nie. To już ekstremalny przejaw braku honoru, gwarantuję ci liścia. Ale dobra. Mama, zabierz brata na imprezę, a kota na kastrację. Kot na imprezie. Dawaj, 18 level i zbroje powłączane. Coś wieżne nawet. Nikt, jak gdy wygram iPhone'a 13 na jakiejś randomowej stronce w przeglądarce. To niezłe. Pod hashtagiem FameMMA11 na Twitterze jeszcze było trochę fajnych rzeczy. Jak mówię, że się czuję versus jak się czuję naprawdę. O Boziu. Zdjęcia przed i po walce zawsze są takie, no, wymowne. Ktoś, dasz radę spać tylko 2 godziny? Ja luz, jebnę monsterka i jakoś to będzie. A jaki zadowolony z siebie. Porozmawiajmy o tym, jak Marcin tańczy do Baby Shark po wygranej. Użyłem nazwiska Baby. Wiesz, ale to ze względu na to, że często zawodnicy tworzą sobie... Co to za typunio? Ja poszedłem tym trybem, że Hagrid. Cię Marcin, dubiel o tym doskonale, wszyscy wiedzą. O, też sobie tu tańczą kobitki, proszę bardzo. Baby Shark, kocham cię, dubiel, za to. W ogóle trochę śmiesznych muzyczek było na wyjście. Podobały mi się muzyczki w większości. Sobek, gdybym miał walczyć na Fame 11 ze złym humorem. Powinien być pusty ring taki, nie? Ja po przebiegnięciu jednego kółka na WF. Na WF-ie, sorry. Dobre, fajne. Mamo, mamo, śpisz? Potrzebuję na jutro wyrośniętej żeżuchy. Blok techniczny i kredki. Wardęga po napadzie fanek Verso. Tak wygląda chłop. Tak wygląda człowiek, który zrezygnował z walki, a i tak zarobił 100 kafli. Jak mój przyszły chłopak nie będzie się tak na mnie patrzył, to ja nie chcę chłopaka. Ale groźna. Przecież ona ma wzrok, jakby chciała kogoś zabić. To dokładnie tak wygląda. Kurwa, fest. A one nie są żonami? Jeszcze nie, ślub planują na przyszły. Ale to wtedy są dwie żony, tak? Tak to się nazywa? W sumie nie wiem, bo jakby z racji, że w Polsce nie jest, nie są ustrukturyzowane jakby w żaden sposób małżeństwa homoseksualne albo związki partnerskie, no to nie ma innego nazewnictwa. Nie? No to dwie żony chyba. Takie nietypowe, bo mało kto tak mówi. No można powiedzieć, że dziewczyna może powiedzieć, że ma dziewczynę, chłopak, że ma chłopaka, ale nie spotkałem się jeszcze właśnie, żeby... Ale nie znam nawet kogoś, kto wziąłby ślub za granicą i potem, żeby sobie mówili, wiecie, mężu lub żono i żeby było dwóch mężów albo dwie żony. Takie niespotykane. To ciekawe. Ja o 6 rano w poniedziałek. Bidny chłop, gonga dostał, światło zgaszone. Ja czytając cały przebieg walk na Twitterze, bo nie stać mnie na pay-per-view. Tere duperele. Na Twitterze są mega dobre memy zawsze po takich eventach, ja jestem fanem. Mini Mike wkurwiony, patrzcie jak ten, jak co, jak Wardęga dostał w łeb, to Oliwa Sprawiedliwa wrzucił na tego, na Instagramcia. No to zobaczymy, może Sylwek coś odpowie. Ja wieczorem, wstanę rano, zrobię trening, zjem śniadanie, wezmę prysznic, ja rano. Tak jest. POV, udajesz przed swoim psem, że zemdlałeś, żeby zobaczyć jego reakcję.
reakcja. Jaki dobry memik. Mój się już nie nabiera na to. Mam tak, że jak... No jest tak, że jak się wykładam na glebę, to już w dupie mam. Już to tyle razy robiłem, że XD. Kiedy kichniesz podczas okresu? O Boże. Tak jest? Ej, nie wiem, bo nie miałem okresu nigdy. Może się dać znać, kobitki. Kiedy ziomek odprowadza cię z melanżu na chatę? Ej, widać po mnie? Jaki uroczy, no. Cute as fuck. Ale komentarze tu pod tym. Tu znowu minimajka dali na social news. 95 komentarzy, wjeżdżamy. Odezwał się. Dobrze mu Werka powiedziała. Niech on się lepiej nie odzywa. Dobra, no potężne widzę komentarze. Niech Paulina zabierze mu telefon i położy gdzieś, gdzie nie sięgnie. Ale wściekli. Patrzcie, clown. Zamknąć mordę, XD. Znowu przydzwonił, jak przyśmieszny, jak twoja wypłata. O nie, biedny Michael. Co on odpierdala? Niech ktoś Majka wypierdoli ten. Ale wściekli. A mi się wydawało, że na Twitterze tacy ludzie bardziej pro ekipa są. No, spodziewałem się, że takie pół na pół będą, że będą się tam wyzywać ludzie, a no tak bardzo jednostronni są. Wygrałem właśnie 100 koła, ale to ty dzwonisz. Miau. Sztos. Ja czekając, aż coś śmiesznego zdarzy się na gali, aby ze screena zrobić mema. Troszeczkę tak. No dobra, świry. Tyle memów z tego fejmu. Moim zdaniem gala bardzo dobra. Dużo fajnych walk. Top chyba. A przepraszam, w ogóle nie pogadaliśmy o Borysie i Normanie. Była to walka, którą w ogóle się nie jarałem i w sumie dalej to podtrzymuję, ale muszę Borysa pochwalić, bo naprawdę kocie ruchy zajebisty był. To, jak on się poruszał, w ogóle jak maszyna. 15 minut na pełnym tempie i słuszne zwycięstwo. Wardęga dane coś fantastycznego. To pisałem też na Twitterze. Wardęga, zajebiste serce i charakter. Dany, widać mega wkurw, więc spoko. Reszta walk była po prostu okej, okay, na w miarę dobrym poziomie. Było parę, no tych szybko zakończonych, no to wiadomo, nikt tego nie lubi. Więc było parę słabszych, parę mocniejszych. Ale generalnie gale myślę, że można zaliczyć do udanych. Czekamy na kolejne ode mnie propsik, panowie włodarze. Lecę ogarniać dalej pokój. Przeprowadzka to nie jest łatwa rzecz, ale łatwe jest kliknięcie guziku subskrypcji niżej pod tym filmem, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje. Dzięki mordy za oglądanie, trzymajcie plutko, pa pa!